Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Przegląd Pagani Zonda EF Roadster, znana też jako Pagani Zonda EF Club Sport. Jest to maszyna podobna do oczywiście Pagani Zondy EF, z tym, że nie ma dachu i bardziej tutaj widać włókno węglowe, z którego jest wykonane nadwozie. W Zondzie EF również bodajże jest włókno z włókna węglowego, tylko ono jest jakoś pomalowane, poemaliowane i wygląda to bardziej gładko. W Zondzie EF Roadster mamy wszystko jakby bardziej widoczne, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, piszcie w komentarzach dokładnie. Normalnie w rzeczywistości te dwa samochody różnią się i o dziwo Pagani Zonda EF Roadster ma mocniejszy silnik, znaczy podrasowany, bo ogólnie jednostka jest taka sama V12... O, co tak cicho? V12... od Mercedesa silnik 7,3 litrowy i no są to naprawdę potężne maszyny, powinny być przynajmniej, prawda? Zonda EF Roadster w rzeczywistości ma moc większą o 48 koni mechanicznych, bo ma 650 koni mechanicznych, a zwykła Zonda EF ma tylko 602 tylko 602 konie mechaniczne, więc i tak jest to potężna maszyna, ale jednostki pod względem pojemności czy budowy, chodzi mi o jednostki napędowe, w ogóle się między sobą nie różnią. Po prostu w Zondzie EF Roadster została ta jednostka trochę podkręcona, można tak powiedzieć, tak? Jak to się ma w Wordzie właściwie, bo Jakie to ma odniesienie właściwie? Powiem wam od razu. Zonda EF Roadster albo Club Sport jest to samochód gorszy od Zondy EF, która jest zresztą tańsza. Mamy tutaj też mocne nitro. Wydaje mi się nawet, że przyspieszenie jest tutaj w miarę podobne, ale co jest tragiczne w tym samochodzie, to prowadzenie. Prowadzenie to jest makabra. Powiem wam, że kiedyś było identyczne prowadzenie w Zondzie EF zwykłej, czyli nie Roadster, było identyczne jak właśnie w tej. Ale gdy została ulepszona ta Zonda poprzednia, to po prostu zaczęła wymiatać. Nawet w klasie S na niektórych trasach jest zajebista. A o tej VIP-owskiej Zondzie po prostu zapomniano. Dlaczego VIP-owskiej? No, przez jakiś czas był to samochód dostępny tylko i wyłącznie dla posiadaczy, czy po prostu uznanych przez deweloperów graczy, którzy zasługiwali na jakiś unikalny samochód i dostawali taką właśnie Zondę EF Roadster. Ja za friko, po prostu w mailu miałeś sobie tam kod i dostawałeś. Ja takiego samochodu nie dostałem, ale znam osoby, które taki samochód w mailu dostały. I obecnie wóz jest już drugi raz właściwie na promocji ograniczonej, właściwie promocji. Ciężko to nazwać promocją. Kosztuje auto 10 tysięcy boostów. 10 tysięcy boostów. To jest cena kosmiczna. Absolutnie nie opłaca się za tą cenę kupować Zondy Club Sport. Absolutnie odradzam. Z tego powodu, że mamy tutaj gorsze prowadzenie, to praktycznie eliminuje ten wóz z jakiejkolwiek rywalizacji w klasie A czy w klasie S. No jest po prostu masakra. Czy można nie wygrać, oczywiście, ale to jest są nieporównywalnie gorsze osiągi w stosunku do Zondy F. Absolutnie odradzam. Natomiast wygląd. No, wygląd jest oczywiście szpanerski. Tak jak wspomniałem, mamy tu mocne nitro i przyspieszenie jest chyba nawet całkiem podobne do tej Zondy EF. Nie wiem, może zrobię jakieś porównanie tych aut później. Tak teraz chcę sobie pojeździć, zobaczyć, czym się właściwie różnią. Zdaje się, że statystyki też chyba są tutaj trochę różne, no ale w to się jeszcze tam nie zagłębiałem. Ogólnie jestem trochę sfrustrowany. Znaczy wiedziałem, że ten samochód jest w czymś gorszy, znaczy w sensie w prowadzeniu, ale nie wiedziałem, że aż tak. No, jest po prostu rzeźnia. Ale dobra, zhejtowałem nieźle. Pojedźmy sobie jakiś wyścig. Teraz powinienem wygrywać po prostu każdy wyścig tą Zondą EF Roadster. Mam nadzieję, że jednak uda mi się przegrać, żeby potwierdzić ten mój hejt. No. Mam tutaj przeciwników takich jak Exige,
Nismo, MP4 Halloweenowe, Carrera S i moja zonda ze statami 721 na częściach Gromlena, więc są to niskie staty jak na te części. Podejrzewam, że do klasy S myślę, że jak najbardziej można podnieść, ale będzie trzeba trochę części jeszcze tutaj powsadzać profesjonalnych na pewno. To jest trasa Main Street, tak, jeśli dobrze pamiętam. Zapomniałem sprawdzić, jakie tu są skille. Ale okej. Coś się zbugowało z HUD-em. Więc tak, jadę sobie na trzeciej bodajże pozycji, nie wiem, bo mi coś tutaj zasłoniło głupio i w ogóle. Mam nadzieję, że to zniknie, albo i nie zniknie. I tak, mam trzecią pozycję i na razie ją utrzymuję. Ale zobaczymy na tym zakręcie, co się stanie. Musiałem trochę przyhamować. Okej. Zaraz wygram ten wyścig na bank. Taki mój pech, no. Ale wy doskonale wiecie, że ten samochód jest po prostu gorszy od zwykłej F-ki. F-ką już bym tutaj był dawno na przedzie. No, pierwszy zakręt to już bym tutaj wszystkich rozwalił. Ej. Man, spokojnie. Dodajemy okrążenie i robimy nitro, czy nie? Zobaczcie, z tyłu mnie już stukają. O, lera. Ten Nismo będzie się tutaj ze mną kłócił cały czas. Pojedziemy sobie jeszcze jakiegoś sprint. O, wiecie co sobie pojedziemy? Pojedziemy sobie... O, w dupę, co to było? Pojedziemy sobie Seaside Interchange. Tą fajną trasę, która została przywrócona do Worda po długim czasie nieobecności. Bardzo fajny wyścig, który bardzo lubię. Z tego powodu, że jest to długa, fajna trasa. Sprint przede wszystkim. Nie nudzi się. I jest kilka fajnych zakrętów, jest kilka długich prostych. Jak moim zdaniem wypierd. Dobra, 297 km na godzinę prędkość maksymalna na tej trasie, zabarwienie czarne. Ponieważ samochód ma niskie staty, spadaj mi stąd, niskie staty startowe, to podejrzewam, że możemy nieźle stuningować wóz pod względem przyspieszenia i prędkości maksymalnej w klasie A. Lepiej na pewno niż zondę F zwykłą. Ale prowadzenie... No właśnie, to prowadzenie mnie tylko tutaj martwi. Gdyby ono było lepsze, byłoby zdecydowanie lepiej. Hej, siemanko. Oj. No i mam tutaj przeciwników, takich jak chyba karbonowa korweta, albo i nie. I chyba Carrera albo GT3 RS, zdaje się. Tak, to jest karbonowa, już widzę jak mnie doga... albo ZR1. ZR1 poznałem po takim małym, dyskretnym spoilerze z tyłu. Okej. I jedziemy sobie Seaside Interchange. Prowadzenie, no widzicie, muszę tutaj sporo hamować, w zondzie F na pewno by nie było takiego problemu. Club Sport albo Roadster radzi sobie na tych zakrętach gorzej. Przyczepność jest... Oj, przepraszam. Przyczepność jest taka sama, tylko po prostu ten skręt. No, jest tutaj gorzej. Zaraz zobaczymy. Jestem właściwie ciekawy, ile na Gromlenach ta zonda wyciągnie. Bo zonda F wyciąga gdzieś koło 320 albo 330 km na godzinę w klasie A. I to jest mało jak na klasę A. Chyba nawet 320 km na godzinę. To jest bardzo mało jak na klasę A. Normalnie tam samochody po 340 albo i więcej wyciągają. Ale udaje mi się doganiać Porsche. I zobaczymy, co z tego nam wyniknie. Ojej. Wow, ale ktoś się na Krzysia wpychał. Ojej. No i dobra, jestem na pierwszej pozycji. Tutaj nie ma co nitrować, ale czy ktoś mnie tam dogoni? Nie wiem. Pięknie sobie radzą chłopaki z tyłu. Pewnie zauważyliście, że coś taki duży interfejs jest, prawda? Ja specjalnie zmniejszyłem sobie rozdzielczość w grze, bo jak gram na Full HD i potem przeskalowuję w programie graficznym, w programie do obrabiania rozdzielczość do samego HD, to niestety ta czcionka w grze jest słabo widoczna, a chcę, żebyście po prostu wszystko ładnie widzieli, co jest napisane, więc myślę, że teraz to wygląda lepiej. Chociaż piszcie mi w komentarzach, czy wolelibyście, aby po prostu ten interfejs był mniejszy, żeby było widać więcej samochodu, więcej gry, więcej świata, czy
żeby był mniejszy, żeby był większy i żeby było widać, co jest napisane. Powiedzmy, ile mam tam kasy, ile speedboostów i tak dalej. No, wypowiedzcie się w komentarzu. Dobrze. Jesteśmy na tej prostej, gdzie sprawdza się właściwie prędkości maksymalne samochodów. 318. Pamiętajcie, że ta zonda nie jest jeszcze wymaksowana w klasie A, a już jadę 336 km na godzinę. To jest naprawdę niezła prędkość już jak na niewymaksowaną zondę w klasie A. Ojej, nic prawie nie widzę przez tą noc. Dobrze. No i zaraz będzie mega, mega wyskok. I pójdziemy sobie do warsztatu, do tuningu wizualnego. Sprawdzimy, co właściwie dostępne jest do tego samochodu. A ja podejrzewam, że niewiele tych części jest. Jest to unikalny samochód i chyba nic tam specjalnie pakowane do niego nie było. Coś tak słyszałem, że jakiś jeden bodykit jest dostępny, ale jeszcze tego nie sprawdzałem. 336 km na godzinę to jest naprawdę sporo. Sprawdzimy, ile zonda F wyciąga maksymalnie. No i prędkość maksymalna dla zondy, wymaksowanej zondy F, wymaksowanej, powtarzam, zondy F w klasie A to jest 331 km na godzinę. Także różnica jest spora, tym bardziej, że zerknijmy jeszcze do garażu. Tym bardziej, że... Właśnie, porównamy sobie te statystyki obecnie, jakie mam. Zonda, Pagani jest. O! I mamy tutaj, widzicie, wymaksowane w klasie A, a tutaj 721 tylko punktów, więc jeszcze można tutaj dużo powsadzać. I zobaczcie, że jest różnica w statystykach. Tutaj mamy 563 punkty na prowadzeniu, a tu mamy 668 punktów na prowadzeniu, dlatego ten samochód jest trochę wyżej w tej klasyfikacji i ma mniejszą prędkość maksymalną. Zobaczcie, tutaj w zondzie już mamy na tej statystyce ogólnej 725 punktów na prędkości maksymalnej, a przyspieszenie w statystykach jest takie same, więc myślę, że w tym wypadku statystyki są jak najbardziej adekwatne do osiągów wozu. No niestety ta zonda jest gorsza przez to prowadzenie. Mamy tutaj części wyścigowe Gromlena, a tutaj mamy jakieś tam części, zobaczcie, nawet uliczne, nawet te gorsze, tutaj profesjonalne, kilka ulicznych i dwie wyścigowe części. Także tak to sobie wygląda. Dobrze, chodźmy teraz do warsztatu, do tuningu wizualnego. Podejrzewam, że będą tutaj jakieś bodykity, spoilery, to na pewno. Zaraz zobaczymy. Okej, i nie mamy tutaj żadnych bodykitów. Spoilery są i masek nie ma również. No i spoilery to pewnie standardowy klimat, myk myk. Nic raczej ciekawego. Możemy usunąć ten spoiler standardowy, ale mnie się on bardzo podoba i na pewno go sobie zostawię. Kiedyś w zondach był taki problem, że ten bodajże dyfuzor, to się nazywa dyfuzor tutaj, obcierał o asfalt, jeśli zjeżdżaliśmy z dosyć stromej góry i był taki moment, gdzie po prostu to obcierało i samochód tam lekko bujał się na boki i tracił przyczepność. I to już chyba zostało naprawione w ogóle w tych zondach. Chodzi o zondę F i zondę tą VIP-owską, bo wcześniej właśnie był taki problem, ale to był problem w modelu samochodu. Więc ten bug został naprawiony. Obecnie samochód ile kosztuje? Czy on w ogóle kosztuje? Czy jeszcze jest na tej ofercie czasowej? To trwało kilka, nie wiem, poprzednio to trwało z dzień, jakoś tak. Oferta, już nie ma tego samochodu, kurczę, ja go kupiłem wczoraj, a teraz już go po prostu nie ma. Był na tej ofercie czasowej. Być może jeszcze się pojawi u dealera. Jednak musicie przemyśleć ten zakup, no bo nie jest to samochód z górnej półki. Nie jest to samochód z górnej półki. Ja bym porównał je ze względu na te prowadzenie, bo jest gorsze. Kurczę, nawet ciężko mi porównać, bo mamy tutaj jednak te mocne nitro. No można coś tam w nią wygrać, ale jest ciężko, bo jednak no te osiągi są tutaj lepsze w klasie A. Ale prowadzenie... Raczej to jest samochód autostradowy, bym tak powiedział. No nic, musicie sami zdecydować. 10 000 boostów, za taką kasę możecie mieć
dużo lepsze samochody, do klasy S chociażby. Zonda F nadaje się i do klasy A, i do klasy S. Zonda Club Sport albo Roadster, moim zdaniem, do klasy A, no nie wiem, musiałbym jeszcze wymaksować i wtedy bym wam powiedział, ale ogólnie rzecz biorąc, na pewno będzie nią ciężej wygrywać niż zondą F w klasie A. No nic, i to tyle, jeśli chodzi o przegląd zondy F Roadster w wersji VIP-owskiej w NFS World. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.